Po zdjęciu folii ochronnej otwieramy pudełko. W pudełku otrzymujemy kilka instrukcji, w tym w języku polskim, krótką instalację, warunki licencji, płytkę instalacyjną, jakąś papierkologię jeszcze, deklarację TP-Linka, dużo papierów, jak również najbardziej interesujący nas element, a więc router. Może o routerze za chwilę. Dodatkowo dostajemy zasilacz, mniej więcej 5W, jak również krótki kabelek. Sam router. Szczelnie zapakowany w folię. Po wyciągnięciu, jak widać, sam router z regulowaną anteną, to jest dosyć istotne, ponieważ router można zamontować również w pozycji pionowej, w ten sposób na ścianie. Ma tu dwa takie haczyki mocujące. Tak jak wcześniej, również podawałem, jest to wersja sprzętowa 4.24. Mamy również informacje o poborze mocy, około 5W. Hasło standardowe oczywiście. Antenę możemy regulować, możemy również postawić, obrócić ją. Sam router jest dosyć płaski w budowie, jest to nowa linia od jakiegoś czasu TP-Linka. Z tyłu przycisk włączania, wyłączania, resetu, zasilanie, 4 porty LAN, 1 port WAN. Tu jest przycisk Quality of Service, przepraszam, QSS to jest klawisz do szybkiego konfigurowania sieci. I diody informujące oczywiście na panelu przednim o aktualnym stanie routera. Zasilanie, sieć bezprzewodowa, 4 porty LAN, internet. Reszty diod nie jestem w stanie w tej chwili rozwikłać ich oznaczenia. Myślę, że produkt jest warty swojej ceny, jest lekki, mały, pobiera relatywnie niedużo prądu, natomiast oferuje całkiem spore możliwości, jak na swoją cenę. Przypomnę, cena na polskim rynku około 60 zł. Dziękuję za uwagę. Jeżeli podobało Wam się, to zapraszam do subskrypcji i do ewentualnie lajków. Dzięki, hej, hej.